Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 120 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i powiecie na bieżąco relacjonującą wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. ABS Optyk. Świętuj z nami 70-lecie firmy i odbierz bon na kwotę 700 zł na okulary progresywne. Czas promocji od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 roku. Znajdujemy się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 33A. Szczegóły w salonie. Zapraszamy. Dobry wieczór w piątek, 29 czerwca. Cezary Adamski, zapraszam na ostatnie w tym tygodniu, a zarazem ostatnie przed przerwą wakacyjną wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. Zaczynamy serwisem informacyjnym, a oto niektóre tematy na dziś. Łódź dumna z miejskiego programu dofinansowania in vitro, teraz o podobne rozwiązanie w Zgierzu walczą działacze SLD. Z naszego programu do tej pory skorzystało i zakwalifikowało się 548 par. Mamy 80 maluchów, które się już urodziły, mamy nowych łodzian. A także w zgierskim magistracie dziękowano strażakom za ich poświęcenie przy akcji gaszenia tysięcy ton odpadów na terenach byłej Boruty. Akcja bardzo trudna ze względu na rozmiar całego zdarzenia, rozmiar tego pożaru, tego pogorzeliska później, tak? Bardzo duże i trudne, i materiały, które się nas spalały, to bardzo trudne w gaszeniu. Uchwalanie miejskiego budżetu.